Vuko Drakkainen. Jakim jest człowiekiem? Trochę ułomnym w tym sensie, że niewierzącym w cuda. W związku z tym to jest ktoś, kto w momencie, kiedy znalazł się w warunkach, w których jego oponenci nie tylko wierzą, ale stosują cuda, a on po pierwsze uważa, że to jest z natury niebezpieczne i stara się tego nie robić, nie dotykać w ogóle, no to jest trochę na przegranej pozycji od razu, tak? Nie jest w stanie pójść na skróty i zastąpić. Choć później stosuje magię. Później już stosuje magię, ale później ten świat stopniowo go zmienia i zmusza go do porzucenia roli człowieka, który wejdzie, załatwi sprawę i zniknie dyskretnie, pozostawiając świat nienaruszonym. Takie było założenie jego misji. Okazuje się, że on tam musi robić politykę, musi rozpętać wojnę i musi ją wygrać. Tak? W związku z tym stosuje magię, ale proszę zauważyć, że tak jakby za kraplaczem, na malusieńką skalę i właśnie tak, żeby ta magia nim nie zawładnęła. Ja mam takie poczucie, że z Pana Lodowego Ogrodu bardzo pesymistyczne wnioski co do naszej współczesności wynikają, bo ludzie z naszych czasów, z grubsza, przybywają do tego świata przyszłości i przeszłości tylko po to, żeby go zniszczyć, żeby rozpętać wojnę. No oni na to patrzą inaczej. Oni uważają, że po pierwsze, bo przyspieszają procesy ewolucji historycznej, albo że no, wymuszają pewien utopijny porządek społeczny, tak, co wymaga pewnych ofiar, ale jest niezbędne. Oni chcą jak najlepiej, tylko że to są intencje tego typu właśnie, że... Jak wszyscy dyktatorzy. Jak wszyscy dyktatorzy i jak większość rewolucjonistów, którzy mają jakąś taką koncepcję, że oto zmienimy świat i rzeczywiście go zmieniają, ale to, co wynika z tych zmian, z reguły jest mało estetyczne potem. To jest moim zdaniem w naturze ludzkiej. Jeżeli ktoś sięga po władzę, ponieważ w tym moim świecie magia jest tak naprawdę taką skoncentrowaną władzą, czystą chemicznie, no władzą do zrobienia czegokolwiek. Może to być władza taka zwykła, polityczna, a może równie dobrze być władza nad materią do poziomu jakiejś lewitacji czy rzeczy cudownych. Tak? Dość, że jest tam taka, powiedzmy, substancja. I to jest jakby o władzy, o tym, co ona robi z człowiekiem, jeżeli jest dostępna i jak można jakby wypaczyć nawet własny punkt widzenia. Oto naprawię świat, więc go zaczynam naprawiać, a nic nie może mi stanąć na drodze, bo jestem wszechmogący. Tak? W związku z tym efekt może być zupełnie koszmarny, a ja się będę upierał, że naprawiam ten świat nadal. Czy pan myśli, że jest jakaś nadzieja dla takich wąsko myślących, twardych realistów, jakim ja jestem, którzy po prostu nie mogą skoczyć w ten świat fantasy? Czy to nie jest tak, że po prostu rodzimy się z tym, jako właśnie już w gimnazjum się widziałam te podziały, że były dziewczyny, które czytały fantasy i wierzyły w tę magię, lubiły czytać o tym, że gdzieś na innych planetach jest życie. Czy to jest sprawa wiary po prostu, że osoby, które nie wierzą w to, nie sięgają po takie książki? Bardzo często to jest kwestia tego, na jaką książkę się natrafi. To w wypadku fantastyki jest dosyć powszechny mechanizm, widziałem to wielokrotnie. Zdarza się tak, że ktoś sięga po jakąś tam książkę fantastyki, która akurat do niego trafi. To może być jakiś deszczowy urlop, jazda pociągiem i znalezienie przypadkowej książki, jakieś tego typu sytuacji. Czasem trafia się na taką książkę, która człowieka chwyta i już nie puszcza. Wtedy... Jaką pan trafił jako chłopak? Bo coś musiało pana zaczadzić. Dużo, tak naprawdę, bo to się zdarzyło tak, że jakąś świnkę przechodziłem czy coś i nade mną była półeczka z książkami fantastycznymi mojej mamy. Moja mama lubiła fantastykę naukową, tam było trochę Lema, trochę zachodnich różnych książek. I ja tak po nie sięgałem, po prostu leżąc z tą świnką przez parę tygodni. Potem już ten odruch mi został, już zacząłem węszyć wokół siebie i szukać tej fantastyki. Taki. A jak się żyje z drugim pisarzem pod jednym dachem? Bo myślę, że to będzie chyba pierwszy taki przypadek, mam taką nadzieję, że zaprosimy do naszego programu małżeństwo. Najpierw pana, a myślę, że wkrótce, kiedy ukaże się nowa książka Maji Lidii-Kossakowskiej, również pańską żonę. Żyję pod jednym dachem. Z jednej strony wygodniej niż powiedzmy z cywilem, tak? Dlatego, że drugiemu pisarzowi nie trzeba tłumaczyć, jak wygląda życie pisarza. No tak? I żona pisze panu wiersze do powieści. Ja to jestem bardzo wdzięczny. To jest piękna ilustracja. Kiedyś napisała taki jeden od tak sobie i potem ją poprosiłem, żeby do tego wątku napisała mi
wierszyki do każdego rozdziału. I to jest dodatkowa ilustracja, bo to są, powiedzmy, pieśni i bajki tamtego świata właśnie. Ona mi to bardzo ładnie wystylizowała. Oczywiście można poprosić w ogóle o pomoc w pracy, tak? Czasami człowiek szuka jakiegoś rozwiązania i można usiąść przy kawie i porozmawiać o tym. A z drugiej strony, bo mówi pan, że z jednej strony dobrze. A z drugiej strony pisarze z natury rzeczy to są ludzie emocjonalnie trudni, w związku z tym to są dwie takie trudne, rozkapryszone osobowości, które mogą mieć jakieś zły humor, blokadę twórczą, no wszystko to, co się wiąże z naszym zawodem, a jest mniej miłe niż samo pisanie książek, nie wiem, zła recenzja gdzieś w internecie, cokolwiek, no jakieś takie, nie było książki w księgarni, no to wszystko potem emocjonalnie się tak wyładowuje w domu, jeżeli to są dwie takie osoby, to jest trochę trudniej, ale też nie przesadzajmy, no bywa gorszy los.